System wspierania inwestycji, ukierunkowany m.in. na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, nie był w pełni skuteczny i nie został prawidłowo zaprojektowany. Zbyt późno określono w zawieranych z beneficjentami umowach wymogi jakościowe i organizacyjne. Nie zapewniono też gwarancji stabilności dla części tworzonych miejsc pracy w ramach polskiej strefy inwestycji. Ponadto Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie prowadziło analiz spadku poziomu inwestycji w Polsce, ani ewaluacji ustawy o wspieraniu inwestycji, co znacznie ograniczyło możliwość usprawnienia systemu. Jako krok we właściwym kierunku nikt ocenia stworzenie na terenie całego kraju specjalnej strefy ekonomicznej.